Według raportu ocknąłeś się, a wokół nie było nikogo z załogi. Wietkong szukał ocalałych na ziemi. Złapałeś załóg, żeby załatwić ich po cichu. Zdecydowanie wolę po cichu. Strzały lecą wystarczająco szybko, żebym ich je stracił z oczu. Co my tu mamy? Chyba wolę pistolet jednak. Zawsze lubiłem łuki, ale... Może tym razem ich posłuchamy, co? A może i tak musiałbym to powtórzyć? Jeden pocisk przyleciał niestety. Między tymi dwoma i trafił tam tego z tyłu. Trochę ich tu jest. Nie było to idealnie po cichu, ale... Okej. To stanowczo nie są moje wspomnienia, co? Przy ruinach było rozwidlenie. Wybrałeś ścieżkę z prawej strony, a nie szlak z lewej. Cholera kusi jak diabli. Niech ich szlak. Tu może się dowiem czegoś więcej. Spróbujmy się chociaż dwa razy im oprzeć. A co będzie później, to się zobaczy. Do jaskini najszybciej wracało się dzięki Tyrolce. Chciałeś jak najszybciej dostać się do bunkra. Park. Bell, zawróć i użyj Tyrolki, by dostać się do bunkra. Dużo bardziej ciekawie. Scenariusze. Teraz przerabiamy 11. Jedenasty, Jezu. Na wzniesieniu przyszpilili kilku sojuszników. Złapałeś za karabin snajperski, by im pomóc. Dowodzenie, tu Wielki Wódz 4. Podejrzewamy, że w pobliżu jest sowiecki posterunek dowodzenia. Otoczył nas Wietkong! Prosimy o zrzut napalmu. Się okaże, że w ogóle mnie tu nie było nigdy. Zrozumiano, przesyłamy wsparcie lotnicze. 30 sekund. Wielki Wódz 4, tu Phantom 2-1. Jesteśmy na pozycji. Broń w gotowości. Bell, oznacz cel!
Przyjąłem. Zaczynamy. Wycofajcie ludzi i ukryjcie się. O! Widzieliście? Poszło z dymem jak pudełko zapałek! Wnętrze domu oberwało napalmem. Były tam ukryte drzwi do bunkra. No proszę. To idziemy prosto do celu tym razem. No, nie tak do końca. Laboratorium? Coś tu nie gra. Bell jest w laboratorium? Znowu to samo. Za dużo mu namieszali w głowie. W sensie na pewno coś tam się działo. Po co tak? Każdy scenariusz, każdy pokój. To jest ciekawe. Jest chyba najciekawsze w tej całej historii. Adler. Teraz się okaże, że to ja jestem Perseusz. Tak zaleca użycie adrenaliny. Wow. To tam, Bell. Tego właśnie szukałeś. Perseus był w środku. Chyba widzę siebie, teraz się stoją nade mną. Lazar, Sims, Adler. Standardowe metody przesłuchań nie działały. Najpierw musisz zbudować zaufanie poprzez stworzenie wspólnej historii. Czeka nas robota. Kolejna dawka. Wrócimy do scenariusza pierwszego. Bell, czeka nas robota. Według raportu, kiedy doszedłeś do siebie, wokół trwała strzelanina. Ocalali bronili się przed atakiem Wietkongu. Trzeba było wyjąć granatnik i ruszyć przed siebie. Nie mam amunicji! Granatnik. To może być trudne. Dobra, mamy 16. Chyba tym razem posłucham, bo nigdy nie dojdę do celu. Znowu to samo. Ale trochę inaczej. Lepiej, żeby to zadziałało. Przy ruinach było rozwidlenie. Wybrałeś ścieżkę z prawej strony, a nie szlak z lewej. To jest chyba budowanie tej wspólnej historii. Lepiej dla niego, żeby tak nie było. Padnij na ziemię! Wietkong! Podejdźmy bliżej, użyjmy noży. Nie wychylać się. Schowajcie się w trawie. Co ty odpierdalasz? Mogliśmy wszyscy zginąć! Moje jednostki kazaliby ci myć latryny przez następny miesiąc! Wracaj tu! Jeszcze nie skończyłem! Skutecznie, prawda?
Z jaskini za rzeką dobiegły cię odgłosy rozmowy po rosyjsku. Postanowiłeś to zbadać. Z jaskini za rzeką. No niezła psychodela. Chwyciłeś za strzelbę i przygotowałeś łuk. Okazało się, że żołnierze Wietkongu spotkali się z radzieckimi agentami. Dobra rzecz, ale... Czuję, że to się lepiej sprawdzi. W tych szalonych snach. Spokojnie. Czy to był Sims? Tak, Bell. Te drzwi prowadziły do bunkra. Chodzi mnie, że te pieprzone drzwi się zaklinowały. Otwieraj je! Znowu to samo, ale trochę inaczej. Lazar! Bell potrzebuje kolejnego zastrzyku. Nie. Zastrzyk! Już! Jasny gwint. Bell ma poważne drgawki. Niech ktoś coś zrobi. Mózg mu schajcują jak nic. Chwila. Bell chyba się uspokaja. Może już będzie dobrze. Może to pomogło. Bell, idź przez te drzwi. Jezu. Adler. Adler to Perseusz? Nie.
Jaki miałby to sens? Bel, przestań gadać w kółko to samo. Zawróć, Bel. Bel, przestań gadać w kółko to samo. Bel, przestań gadać w kółko to samo. Dlaczego ten się powtarza? Wszystko szlak trafił, jeżeli to kiedykolwiek były wspomnienia. Już tylko papka z mózgu została. Co? Laboratorium? Co do chuja Bel robi w laboratorium? Trochę jak jakiś... Bel, zapomnij o pieprzonym laboratorium. Muszę się dowiedzieć o bunkrze. Towarzysze, Amerykanie i ich sojusznicy powoli wyniszczają. Tak, to on. To on strzelał do naukowców. Perseusz? Dobra, to przestało być zrozumiałe. Znaliśmy się od lat. Nasz obiekt zaczyna się poddawać programowaniu. Przeszliśmy wspólnie przez piekło Wietnamu. Czeka nas robota. Bel przeżyje kolejną dawkę? Mnie się pytasz? Dawaj. Nie możemy odejść z niczym. Scenariusz 17. Gotowe. Jasny gwint. Czeka nas robota. Przerabialiśmy to już. Przeskoczmy do następnego fragmentu. Drzwi do bunkra były w ruinach, Bel. Wszedłeś do środka. Bel, właź do bunkra. Już. Ale mnie kusi, żeby zrobić inaczej. Bel, otwieraj drzwi. Skąd od pani atomówki? Gdzie on jest, Bel? Towarzysze, Amerykanie i ich sojusznicy powoli wyniszczają wszystko, co nam bliskie. Nasi przywódcy nie radzą sobie z tym zagrożeniem. Moralnym obowiązkiem Perseusa jest działać, gdy oni zawodzą. Wkrótce zdobędziemy amerykańską bombę atomową. To klucz do całego arsenału z projektu Greenlight. Gdy zdobędziemy arsenał Greenlight, zdetonujemy go zdalnie z odległego Sołowieckiego. Sołowieckie. Odległe Sołowieckie. Luka! Jeszcze żyje! Przyznaję, jestem zaskoczony. Nie sądziłem, że tak szybko wyzdrowieje. Próbowaliśmy wszystkie. Standardowe metody przesłuchań nie działały. Łamanie ludzkiej woli i usuwanie pamięci to skomplikowany i bolesny proces.
To jest niewielka cena. Program kontroli umysłu CIA odniósł już spore sukcesy na polu implementacji wspomnień. Mam opowiedzieć o mojej służbie w Wietnamie? I potrzebujesz hasła, które przywoła zaimplementowane wspomnienia. Czeka nas robota. Czeka nas robota. Czeka nas robota. Twoim celem był radziecki bunkier. Nasz obiekt zaczyna się poddawać programowaniu. Czeka nas robota. Znaliśmy się od lat. Walczyliśmy i krwawiliśmy razem. Przeszliśmy wspólnie przez piekło Wietnamu. Czeka nas robota. Aby zakończyć proces, trzeba jeszcze nazwać obiekt badań. Bell. No ładnie. Ciekawe, czy którekolwiek z misji, które żeśmy robili, były prawdziwe, czy to było tylko były wspomnienia. Zaimplementowane przez CIA. To łotry przybrzydłe. Budzi się. Bell, koniec pierdolenia. Co mówił Perseus? Gdzie on jest? To dezorientacja, Bell. Wszystko wyjaśnię później. A teraz musimy sobie pomóc. Niech się odpieprzą. Twoje życie będzie gówno warte, jeśli nie pomożesz. Powiedz, gdzie jest Perseus. Miałeś przesranę, ale daliśmy ci szansę. Teraz my chcemy prosić cię o pomoc. Bell, byłeś jednym z nich. Sądzimy, że Perseus chciał się ciebie pozbyć w Turcji. Adler znalazł cię u kresu sił. Tak myślałem. Kiedy samolot opuści Trabzon, zatrzyma się w Dudze. Wiesz o tym. Ale to nie wszystko. Perseusa tam nie będzie. Żaden z najemników nie opuści Dugi żywy. Najpierw wyrzucimy ciała w lesie. Potem przemycimy broń do Wołkowa w Berlinie. Stamtąd polecimy do Sołowieckiego. Ale ciebie z nami nie będzie. Perseus za bardzo cię ceni. Nie potrzebuje konkurencji. Chryste. Byliśmy tam. Znaleźliśmy cię po całej akcji. Tam Masonem wtedy. A niech będzie. Niech im będzie, nie? CIA cię wskrzesiło, Bell. Musieliśmy dać ci nową tożsamość, by zastąpić tę starą. Przeszłość w MI6 była pomysłem Park. Chciała mieć z tobą więź. Kopiujesz nawet jej akcent. Udało nam się też wykorzystać twoje zdolności kryptograficzne i językowe. Twoja pamięć była większym wyzwaniem. Zwerbowaliśmy cię do programu MK Ultra, Bell. Dali ci nowe wspomnienia stworzone z przeżyć Adlera. To chore. Ale musieliśmy sprawić, że nam pomożesz. Czyli trochę jestem Adlerem. Nie. I tak masz szczęście. Masz te wspomnienia od kilku miesięcy. Ja zmagam się z nimi od ponad 10 lat. Przesłuchania nie przyniosły skutku, ale dzięki badaniom MK Ultra mieliśmy plan B. Wmawiając ci, że jesteś kimś innym, mieliśmy szansę sprawić, że wyjawisz nam wszystko. Co ode mnie dostaliście? Dość, żebyśmy tu dziś dotarli, ale to nie koniec. Czeka nas robota. Znowu. Fraza klucz trzymała cię w ryzach, ale nie pomogła ze wszystkim. Twoje największe tajemnice cały czas były ukryte. Bell, domyślam się, co możesz teraz do nas czuć. Skrzywdziliśmy cię. Musisz mieć świadomość tego, jaka jest stawka. W tej sytuacji nie chodzi o mnie, ani o ciebie.
Chodzi o całe miliony niewinnych cywilów. O powstrzymanie jednego skurwiela, który koniec końców nie odpowiada przed nikim poza sobą. Powiedz mi, gdzie jest Perseus? Gdy zdobędziemy arsenał Greenlight, zdetonujemy go zdalnie z odległego Sołowieckiego. Masz szansę określić, kim naprawdę jesteś, Bell. Gdzie jest Perseus? Z odległego Sołowieckiego. Prawda. Sims, łącz z Waszyngtonem. Reszta niech się zbiera. Ruszamy. Chociaż wywalenie Europy w powietrze byłoby na pewno imponujące. To był dobry wybór, Bell. Chodź. Jesteś jednym z nas. Ciekawe, może jakbym skłamał, to by wiedzieli. Dostałbym kulę w łeb, byłoby po sprawie. Perseus. Analitycy CIA uważają go za największe zagrożenie dla wolnego świata. Macie bardzo ważne zadanie. Chronicie nasz styl życia przed wielkim złem. Stany Zjednoczone i ich sojusznicy zniszczą to, co jest dla nas ważne. Za kilka godzin Perseus zdetonuje głowice nuklearne w każdej europejskiej metropolii. Zrobimy, co będzie konieczne. Część z nas przekroczy granicę. By następnego dnia granice wciąż istniały. Nikt nie okrzyknie nas bohaterami ani złoczyńcami. Nie poznają nas. Ja sam. Gonię za tym cieniem już od 13 lat. Czas to skończyć. Wolałem być jednak Masonem. Ale cóż, nie można mieć wszystkiego, nie? Nie spieszyliście się, Woods! Nie mogłem tego przegapić! Skurwiele w końcu zapłacą za śmierć Park! I to już niedługo. 2 kilometry do Sołowieckiego. Uwaga, ładunek IEM w drodze. Nadciąga rozgwiazda. 400 węzłów. Gdy trafi w cel, będziemy mieli 12 minut, zanim wieże radiowe zaczną działać. Musimy zniszczyć działa przeciwlotnicze, by umożliwić naszym nalot. Zdejmijmy Perseusa z anteny. 12 minut. To ja rozumiem. Cała masa wrogów! Ciśnij! Lecimy, ludzie! Jazda, jazda! Co tu się wyrabia, to ja nie wiem. Ciało jest przed nami! Uwaga! RPG! Trochę ich zeszło. Bell, rzuć granat dymny! Mason, Woods, pilnujcie prawej! Granata poszła! With the girls! Podłóż C4! Wysadź to w cholerę! Robi się.
Uwaga! Kryć się! Wybiegaj! Dobra robota, Bell! Ruszaj do kościoła! Kościół, kościół. Kontakt! Ach, panie. Krówka. Czysto. Och, ty. Ta chyba lepsza. Nie mam czasu na takie zabawy, a tutaj sprawdzę, które byłem. Wybici! Mason, Woods! Zlikwidujcie działa w zachodnim skrzydle! Robi się, Adler! Adler, tu Hudson. Zneutralizowaliście te działa. Czas wysyłać bombowce. Jedno działo rozwalone. Wiesz, że to nie wystarczy. Nie możemy ryzykować. Mamy tylko jedną szansę. Myślisz, że tego nie wiem? Przygotuj bombowce i czekaj na mój sygnał, Hudson. Czysto. Kontakt! Ucia! Biorę Chris granata! Prikruj mnie! Cholera, jak ja ich nie znoszę! Trzeba ich szybko załatwić! Świetnie! Łatwo powiedzieć. Mamy jakieś 5 minut, zanim całą Europę szlak trafi! Musimy się streszczać! Zaczynają odzyskiwać zasilanie! Adler, widzisz to? Woods, mamy mało czasu! Muszę dać Hudsonowi sygnał do ataku! Dużo ryzykujecie, jeśli nie zniszczycie tego działa! Uwaga, ciężki KM na wzniesieniu! Granata poszła! Hudson, wysyłaj bombowce! Przyjąłem! Zabieraj ludzi, Adler! Nasze bombowce będą bez szans, jeśli nie zniszczymy ostatniego działa! Lepiej się, kurwa, pośpieszcie! Wygrójcie za flankę! Pieprzone działo. Rozkazy potwierdzone. Nadciąga nalot bombowy. Bell! Bombowce wkrótce rozpoczną nalot! Współrzędnie potwierdzone. Zrzut bomb za minutę. Wieże radiowe ciągle się uruchamiają. Jeszcze mamy szansę. Drużyna uderzeniowa, opuścić strefę. Jesteście za blisko. Powtarzam. Lecimy! Jesteście szybko! Chryste. Przecież musiałem zdążyć. Może zdążyłem. To, panie prezydencie. Powstrzymali bomby. Dzięki Bogu. No i CIA. Mają Perseusa? Nie, sir. Niestety nie wiemy, gdzie jest. Rosjanie się odnieśli? Jeszcze nie. Wydają się być zaskoczeni. Możliwe, że operacja nie była sankcjonowana. Niewykluczone, że Perseus nie działał na zlecenie Moskwy. A niech mnie. Może jednak mamy ze sobą coś wspólnego. Wygraliśmy. Wieże zlikwidowane. Jak sytuacja na dole? Zgłoś się.
Łódź, znaleźliście ich? Tutaj! Pomóż mi! Bell ma taką kaszę z mózgu, że może lepiej jakby nie przeżył tego wszystkiego. Chwyć moją rękę, Bell. Udało się. Oto wiadomość dla Perseusa i jego popleczników. Nie będziemy się biernie przyglądać. Będziemy robić swoje. Właśnie tak wygrywa się wojny, Bell. Coś nowego w kwestii Kasima Javadiego? Tak. Po schwytaniu Kasima Javadiego przekonaliśmy go, że powinien pracować dla nas, a nie przeciwko nam. Śmierć Arasza Kadivara otwiera przed Kasimem drogę do przejęcia siatki. Da nam lepszy wgląd w sowieckie działania na Bliskim Wschodzie. A dzięki naszemu wsparciu będzie miał wpływ na cały region przez najbliższe lata. A co z Antonem Wołkowem? Wołkow stał się świetnym źródłem informacji, odkąd go schwytaliśmy. Po przesłuchaniu MI6 utworzyło w Berlinie Wschodnim wiele nowych posterunków nasłuchowych. Przechwycili już sporo łączności między KGB a agentami w mieście. Robimy dziury w żelaznej kurtynie. Jak poszło sprzątanie w Hawanie? Udało nam się odzyskać ciało agentki Park z ośrodka na Kubie. Prezydent Reagan osobiście skontaktował się z jej rodziną. Trumna jest w drodze do Londynu. Rozmawialiśmy z MI6. Co zrozumiałe, są zawiedzeni. Wisimy im przysługę. Lazara Zulej wraca do zdrowia w Tel Awiwie. W swoim czasie wróci do agencji. Poszukiwania Perseusa stały się dla niego osobistą wendetą. A co z resztą zespołu? Wydostali się z Wysp Sołowieckich, zanim Sowieci wysłali tam wojska. Dojdą do zdrowia i muszą wracać do roboty. Może i powstrzymaliśmy Perseusa, ale jego szczury są wszędzie. I to dzięki naszemu własnemu człowiekowi. No w końcu udało nam się złapać tego sukinsyna Aldricha, ale jego siatka przetrwała. W końcu odzyskają siły. A co z Europą? Nie tylko powstrzymaliśmy atak nuklearny, ale też dorwaliśmy majora Vadima Rudnika. To spory cios dla europejskiej siatki Perseusa. Skasowaliśmy też dwóch głównych agentów Rudnika. Został jeszcze jeden, ale on też w końcu pójdzie do piachu. Prawdziwy z ciebie poeta, Hudson. Abel? Arktyczne powietrze odświeża umysł. Bell, dzięki twoim dwóm poświęceniom udało się powstrzymać Perseusa. Raz nikt nie pytał cię o zgodę. Za to druga decyzja była w pełni twoja. Musisz wiedzieć, że wszystko to, co się wydarzyło, czego byliśmy częścią, zawsze chodziło o wyższe dobro. Jesteś bohaterem, rozumiesz to? Potrafisz poświęcić się dla sprawy. Poproszę o jeszcze jedną ofiarę. Na pewno zrozumiesz. To nic osobistego. Wiedziałem, cholerny świecie, że tak to się potoczy. No nie ma opcji innej. Chociaż przynajmniej twarzą w twarz, nie? Dobrze to zrobili. Może było takie dobre, bo było takie krótkie. Tak. Muszę przyznać, że o ile początek tej historii nie wkręcił mnie jakoś tak bardzo, o tyle końcówka była zrobiona, mnie bardzo dobre wrażenie. A pewnie było trochę ścieżek, którymi można było pójść, w sensie, co było oczywiste w tych ostatnich misjach, ale ostateczne rozwiązanie pewnie mogło być różne.
Gdzieś pewnie sobie poszukam na YouTubie drugą wersję, bo są pewnie szaleńcy, którzy ograli jedną i drugą, ale ta dla mnie zamyka opowieść, nie? Jak się wybiera, ja zawsze podchodzę do tego w ten sposób, że wybrałem jedną i to jest moja opowieść, chętnie zapoznam się z cudzymi, ale już sam nie będę ogrywał tego na drugi sposób. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie zatem i do zobaczenia. Jeżeli chodzi o multi, no to już... To nie są już zabawy dla mnie. Ci, którzy planują się bawić, to mam nadzieję, że będą się bawili dobrze. Trzymajcie się. Pozdrówki. Hej, hej.